Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj gramy w Enter the Gungeon. Ja nazywam się Bartek. No, ta gra przede mną to jest właśnie to, o czym wspominaliśmy. Follow-up za recenzją, która niedawno pojawiła się na naszej stronie. Tym razem pokażemy wam, jak się w to gra w praktyce. O co chodzi w tej grze? To jest taki roguelike, w którym przemierzamy kolejne kill roomy, tak jak właśnie ten. Jak widzicie, już sporo się dzieje. Ja tu pewnie będę nie raz i nie dwa przerywał, żeby wyrobić się pomiędzy tymi wszystkimi pociskami wroga. Z kill roomu do kill roomu. Po to tylko, żeby na końcu dotrzeć do bossa, pokonać go i przejść poziom niżej. Tutaj jakiś ognik mi lata. Też widzę, że mam klucz do celi. Także przy okazji wam pokażę, na czym polegają tutejsze sekrety. Między innymi zdobywamy klucz, możemy się przenieść do celi. Cela była gdzieś tutaj. I pojawia się nam taki stworek. Jak widzicie, jest tajemniczo, nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Ale no nic, my gramy dalej. Nie będę do niego strzelał. Przecież gramy dalej, szukamy bossa. To, co jest fajnego w tej grze, od razu rzuca się w oczy, to jest to, o czym wspomniałem w czasie recenzji. I design jest po prostu piękny. I znowu wpadłem tutaj pomiędzy niezbyt przyjemnych przeciwników, jak na początkowe etapy gry. No ale dzięki temu, że ta postać od razu ma obrzyn w ręku, mam też widły. Widły strzelają ogniem, jak to oczywiście na takie diabelskie widły przystało, tylko muszę teraz uciec od tych pocisków. No oni się już powinni spalić, tak jest. Mam też budżetowy rewolwer, który ma na początku, czy każdy na początku ma jakąś tam podstawową broń. Czy mam klucz? Mam klucz. O, zdobyłem AK-47. Kurczę, chciałem pokazać jakąś fajniejszą broń, a tutaj jedna z nudniejszych pozycji w tej szalonej rozgrywce. System teleportu w tej grze też jest całkiem spoko, ponieważ no, nie musimy wszędzie chodzić na piechotę, możemy się wrócić do dowolnego miejsca, w którym mamy odkryty teleport. Tutaj kurczę obrywam, zostało mi jedno serduszko życia. No tak to jest właśnie, jak się mówi, jak się streamuje, jak się coś nagrywa, to zwykle idzie gorzej, ale mam nadzieję, że chociaż dojdziemy do bossa i go pokonamy. No tutaj jest właśnie ten fajny system osłon, czyli możemy sobie przewrócić stół i się za nim schować. Tutaj kapliczka, z którą teraz nie możemy nic zrobić. To było wystrzelenie ślepaka, który usuwa wszystkie pociski, które widzimy w tym momencie na ekranie. A my idziemy sobie dalej. Tutaj widzę, też będzie nieciekawie. Nie jest jakoś problematycznie. Czy coś mogę jeszcze dodać do tego, co mówiłem? Możecie posłuchać, jaka jest muzyka. Was trochę zostawię z tą muzyką, ponieważ o tym w recenzji nie wspominałem. A naprawdę jest ciekawie. Co tutaj mamy ciekawego? Wstrzała kawa. A, czyli sprawia, że jesteśmy szybsi. Nie pij więcej niż 99 kubków. A muzyka tutaj też naprawdę robi robotę. I zostaną tylko jedne drzwi i tam będzie pewnie boss. Widzicie, w każdym pokoju ta muzyka potrafi się zmienić. Ja tylko sobie jeszcze uzupełnię życie, ale widzę, tylko jest jedna połówka serduszka, to jest bez sensu. No cóż, no z jednym serduszkiem na bossa raczej wskakiwać nie będę. No, to jeszcze nie jest boss, dobra. Znaczy, no nie dobra, bo musimy przeżyć trochę więcej niż myślałem, że będziemy musieli. Te małe granaciki są najbardziej wkurzające, ponieważ no to są jednostki kamikadze, które po prostu biegną w naszą stronę po to, żeby się wysadzić. Czyli już straciłem pancerz. No dobra. Wciąż nie ma bossa.
różnorodność przeciwników jest naprawdę sympatyczna w tej grze. To znaczy, kiedy pierwszy raz to zagrałem, jeszcze za czasów bety, to pamiętam taki motyw, że na pierwszym etapie wszyscy przeciwnicy byli w zasadzie tacy sami. Później na drugim, no tam ich nie było zbyt wiele. Dobra, to jest boss. No ale okej, rozgadałem się, to sobie pójdziemy do niego za chwilę. Ale im dalej w las, tym więcej drzew i naprawdę ci przeciwnicy po pewnym czasie zaczynają robić fajne wrażenie. Nawet te podstawowe pociski, jak już wspomniałem w recenzji, są bardzo sympatyczne. Teraz do czego potrzebuję amunicji? Ponieważ ta zielona paczka to jest amunicja. Wezmę sobie do AK-47. Ponieważ mam najmniej. Ale mam wrażenie, że też w pełnej wersji, w porównaniu z betą, tych wrogów jest zdecydowanie więcej. A my już idziemy do bossa. Zobaczymy, na kogo trafimy tym razem. Okej, to jest jeden z trudniejszych przeciwników na samym początku gry. Ale wydaje mi się, że tą broń, którą mam, to jest broń przebijająca, także bardzo fajnie, że chyba wszystkie jego te elementy, z których on się składa, będę atakował jednocześnie, jeżeli dobrze przyceluję. Więc zdecydowanie szybciej go zniszczę, niż miałbym go zniszczyć przy użyciu innej broni. Oła. Chociaż obrywanie to akurat bohaterką... No i tak, zostało mi pół serduszka i teraz pytanie, czy uda mi się wygrać jeszcze. Jemu zostało mało życia, tak jest. Tak się właśnie gra w Enter the Gungeon. Zbieramy kredyty, zbieramy dwa serduszka i mamy broń. Cóż to za broń? Kowadłor. Praktyczny i bezpieczny. Czyli broń, która strzela kowadłami. Tak jest. Jak widzicie, naprawdę można znaleźć coś szalonego w tej grze. Ja wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez te kilka minut. To właśnie było Enter the Gungeon i zapraszam na kolejne materiały. Cześć!